coraz większym rozmachem jest organizowana. W tym roku zgłosiło się 48 chętnych do wzięcia udziału w tym konkursie w 4 kategoriach i dzisiaj będą ogłaszane wyniki. Ten konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, ale również przy współudziale burmistrza Dzierżoniowa oraz rodzinnej firmy kwiaciarskiej pani Marii Leśniak. Generalnie idea jest taka, żeby nasze miasto, miasto Dzierżoniów, które jest pięknym miastem, wyglądało coraz ładniej, było pełne kwiatów. Ten konkurs zapoczątkowaliśmy 28 maja podczas Dni Dzierżoniowa i ukwiecaliśmy skwerek przy ulicy Piłsudskiego i Klasztornej. Tam zaprosiliśmy mieszkańców do aranżacji tego skwerku. Naprawdę byłam bardzo dumna z tego, że tak wielu mieszkańców odpowiedziało na ten apel i przyszło po to, żeby wspólnie z panem redaktorem tutaj Czuksanowym, który jest dzisiaj z nami obecny, wspólnie upiększać nasz teren pod hasłem Polska w kwiatach. Konkurs na najładniejszy ogródek w mieście to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że ona popularyzuje pewne inteligentne i ważne zachowanie, mianowicie takie, że ci, którzy to robią, czyli dbają o ogródki, balkony, tarasy w mieście, robią to nie tylko dla siebie, ale i dla innych. A ci, którzy mają balkony, to właściwie zdecydowanie dla innych, dlatego że to bardziej widać z zewnątrz niż z wewnątrz mieszkania. W związku z tym jest to bardzo ważna rzecz i warta upowszechnienia. A poza tym myślę, że ogródki to generalnie jest dobra metoda na to, żeby mieć taką odskocznię od nerwów i zwariowanych czasów. Parę rzeczy w życiu warto. Pierwsza, na pewno warto się kochać. Drugie, podziwiać piękno. Żeby podziwiać piękno, to trzeba się po pierwsze kochać zarówno w kobietach, jak i w roślinach. I już mamy najprostszą odpowiedź, że warto mieć te ogródki. Warto sadzić te rośliny, warto je pielęgnować, bo można w tym tworzeniu tego piękna bezpośrednio uczestniczyć. A teraz bardziej poważnie. No, jest to cudowne zajęcie dla wielu ludzi, szczególnie tych, którzy mają taki siedzący tryb życia. Dosyć monotonny i dla nich to jest olbrzymi relaks, dla nich to jest olbrzymi odpoczynek, ale to jest również terapia. Proszę pamiętać, dawniej cudowną terapią było robienie na drutach i haftowanie, a dzisiaj tą funkcję pełni pielęgnacja w ogrodzie, czyli nie tylko z jednej strony radość dla ducha, ale również dla ciała. To bardzo ważne. A jak do tego dodamy, że jeżeli sąsiad wpadnie w zazdrość z powodu piękna w naszym ogrodzie i zacznie również tworzyć, to proszę zobaczyć, jaką cudowną rolę spełnia nasz prywatny, maleńki ogródek. Oddziaływuje na innych. To jest ten ogród księdza proboszcza przed kościołem, gdzie proporcjonalnie im dalej od kościoła, to te ogródki są mniejsze, ale są tworzone. Bawmy się tą rzeczą. Już pomijam funkcję tych ogrodów, funkcję zieleni, funkcję oddziaływania na środowisko, bo to jest rzecz dosyć oczywista i o tym nawet nie ma co mówić. Ja mam tyle roboty w ogródku, że ja chcę upiększać Dzierżoniów trochę. Już od 14 lat to robię. Sąsiedzi zarażają się ode mnie i to samo robią. No przecież ja pierwszy zacząłem też żywopłot taki niziutki zakładać, żeby małe dzieci widzieli, co tam jest w ogródku, a nie takie dwumetrowe, jak ludzie mają. Ja mam niziutki żywopłot i ukształtowany. Jest to wielka radość, przyjemność z możliwości spełnienia wspólnego czasu z mężem, z rodziną. Mamy o czym dyskutować na spotkaniach rodzinnych, mamy się czym wymieniać, bo są to też zarówno prezenty, zwłaszcza te, które tam mąż gdzieś na oknie wyhoduje, kwiatki, które później wiosną rodzina bliższa i dalsza wkłada sobie, wsadza do ziemi. No i tak w ogóle to właśnie nasze życie, to właściwie takie popołudniowe, letnie, to się toczy wokół ogródka. Podczas uroczystej gali uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście mogli wysłuchać wykładu dotyczącego uprawiania krzewów i kwiatów w ogrodzie. Dużo właśnie roślin, o których będziemy dzisiaj opowiadać, mają bardzo wysoką, bogatą historię. Były sadzone przy klasztorach, zamkach królewskich, były wykorzystywane przez ludzi wysoko i dobrze urodzonych. Nie każdy mógł sobie pozwolić na sadzenie tych drzew, ponieważ te drzewa były dosyć towarem luksusowym.
W kategorii okna i balkony pierwsze miejsce zdobyła Bożena i Czesław Jaworscy. Drugie miejsce przyznano Annie Plich, a trzecie Zygmuntowi Cieśla. Wyróżnienia natomiast otrzymali Małgorzata i Andrzej Zadrożni, Barbara Pietrzak oraz Krystyna Tucka. W drugiej kategorii ogródki i skwery przy domach jednorodzinnych pierwsze miejsce zdobyła Agnieszka i Adam Cieślakowie, drugie Jarosław Chmielarz, a trzecie Jadwiga i Jerzy Święch. Wyróżnienia przyznano Marcie i Andrzejowi Trela, Michałowi Gębczyńskiemu, Marii Mikuła oraz Marii i Zenonowi Furmanom. W kategorii ogródki i skwery przy blokach mieszkalnych wielorodzinnych nagrodę specjalną otrzymali Aniela i Tadeusz Kciukowie. Pierwszą nagrodę otrzymała Katarzyna Matlak, drugą Jolanta i Waldemar Pomałeccy. Wyróżnienie przyznano dla Karoliny Lampart-Szumiel. W czwartej kategorii ogródki i skwery przy placówkach oświatowych, pawilonach handlowych, usługowych i innych pierwsze miejsce otrzymało schronisko dla zwierząt Azyl, drugie niepubliczne przedszkole sióstr Selezjanek, a trzecie Invest City Stary Sąd. Wyróżnienie otrzymał środowiskowy dom samopomocy. Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Zadanie to współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu miasta w ramach realizacji zadania publicznego.